Tak zwane ludzkie sprawy, z jakimi na co dzień stykają się radni, bywają różne. Ktoś potrzebuje mieszkania czy większego parkingu, ktoś inny pracy lub podświetlonej drogi do szkoły. Zdarzają się jednak sprawy, które wykraczają poza wiedzę czy kompetencje włodarzy miasta. Przekonała się o tym radna Elżbieta Konarzewska. Podczas pełnienia dyżuru w biurze rady przybył do mnie mieszkaniec Działdowa z zapytaniem, kiedy Działdowo zostało wcielone do Polski. Mając skromną, symboliczną wiedzę, udzieliłam odpowiedzi, że to nastąpiło na mocy traktatu wersalskiego w roku 1919. Aczkolwiek odpowiedź tego gościa nie zaspokoiła, ponieważ twierdzi, że prawdopodobnie mogło to wydarzenie mieć miejsce w roku 1918, kiedy ostatni żołnierz niemiecki opuścił Działdowo, lub w roku 1920, kiedy żołnierz radziecki opuścił Działdowo. W związku z tym, taki problem. W związku z tym kieruję pytanie do pana burmistrza jako osoby najbardziej kompetentnej z zapytaniem, kiedy to wydarzenie miało miejsce, bo dociekliwy był na tyle, że twierdził, że prawdopodobnie w archiwum są dokumenty potwierdzające to wydarzenie. Pytanie dociekliwego wyborcy trafiło wreszcie pod właściwy adres. Odpowiedział na nie historyk Grzegorz Mrowiński. Działdowo zostało wcielone na mocy, z tego co pamiętam, traktatu wersalskiego, a traktat został podpisany w czerwcu bodajże 28 1919 roku, natomiast Działdowo zostało wcielone według badań pana Piotra Bystrzyckiego, on tą kwestię rozważał, 17 stycznia 1920 roku i 17 stycznia według naszego statutu jest świętem naszego miasta. Przyznajemy w tym dniu statuetkę świętej Katarzynki. Dniem wcielenia Działdowa do Polski pozostaje więc 17 stycznia 1920 roku. Chyba że dokumenty ukryte w miejskim archiwum ujawnią kiedyś inną prawdę.